Jeszcze przed wstępem, bo oczywiście, jak to ja zapomniałem powiedzieć, wszystkie paczki będziecie mieli do pobrania w opisie, więc pierwsza linijka w opisu. Zaglądajcie, pobierajcie, a ja już nie przeszkadzam i oglądajcie. Cześć, z tej strony Smart Pro i dzisiaj, jak możecie zauważyć, jesteśmy w Minecrafcie, a dzisiaj dość nietypowo, bo jak wiecie, ja za bardzo Minecrafta nie nagrywam, ale dzisiaj jest odcinek, powiem wam, z powodem i to bardzo. Bo jak widzicie, są tam jakieś narzędzia, są różne rzeczy. Za chwilę się wszystkiego dowiecie, ale jeszcze przed wstępem oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No a co? My już lecimy! Okej, zaczniemy od portalu do Netheru. Jak widzicie, on ma teraz niebieski kolor i to jest, wygląda z moim teksturpakiem, a tak wygląda portal bez mojego teksturpaka. Tak wyglądają efekty z moim teksturpakiem, a tak wyglądają efekty bez mojego teksturpaka. Tak wygląda deszcz z moim teksturpakiem, jak widzicie, prawie go nie widać, a tak wygląda deszcz bez mojego teksturpaka. Tak wyglądają narzędzia z moim teksturpakiem. A tak wyglądają narzędzia bez mojego teksturpaka. Tak wygląda kolor enchantu z moim teksturpakiem, a tak wygląda kolor enchantu bez mojego teksturpaka. Tak wygląda ciemność w moim teksturpaku, a tak wygląda ciemność bez mojego teksturpaka. Tak wygląda teren generowania z moim teksturpakiem, a tak wygląda teren generowania bez mojego teksturpaka. Tak wygląda tło z moim teksturpakiem, a tak wygląda tło bez mojego teksturpaka. Tak wygląda niebo w Endzie z moim teksturpakiem, a tak wygląda niebo w Endzie bez mojego teksturpaka. Także tak, jeśli Ci się spodobał odcinek, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. No co, ja się już żegnam z Wami, więc pa!